Chcę przypomnieć, że rozważamy Księgę Daniela. Wiecie, kiedy zastanawiamy się nad Księgą Daniela, mieliśmy już jedno spotkanie, jedno jest za nami, i kiedy zastanawiam się nad Księgą Daniela, to wiecie, wiele zdań przeczytałem, wiele zdań w jakichś tam komentarzach przeczytałem, że jest to najtrudniejsza księga prorocza w Starym Testamencie. I pytanie jest, dlaczego najtrudniejszą, żeśmy najtrudniejszą księgę. Wiecie, to jest niesamowite, że kiedy czytamy, kiedy chcemy wgłębić się, kiedy chcemy zrozumieć, jest ona taka bliska. Dla zachęty i na sam początek, dla takiej perełki, którą byśmy sobie mogli wziąć, zapytać, to kiedy osobiście zastanawiałem się nad księgami proroczymi Starego Testamentu, jest wielu mężów bożych, naprawdę wielkich bohaterów mężów bożych. Ojców. Amen. Jak Abraham, Izaak, Jakub, jak Mojżesz, czy nawet Dawid, wiecie, niesamowity mąż Boży, którego przytaczamy prawie jego postawę, prawie w każdym uwielbieniu. I jest też Daniel. I słuchajcie, kiedy zastanawiałem się nad tym, to zobaczyłem, że wszyscy ci mężowie Boży, a Pismo Święte nie oszczędziło niczego, jeżeli coś się wydarzyło w którymkolwiek życiu tych wielkich mężów Bożych i nie tylko tych, których wymieniłem. Zauważacie to? Kiedy ktoś zgrzeszył z nich, kiedy ktoś z nich upadł, czy to Mojżesz, czy Abraham, czy to Dawid, to Pismo Święte nie oszczędzi, ale wszystko to jest zanotowane, jest zapisane. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, ale w Księdze Daniela albo nie zanotowano, albo po prostu nie ma takiej sytuacji. Więc pytam się, Danielu, co z tobą, że ty po prostu, będąc w obcym kraju, będąc w tak ciężkim położeniu, kiedy nie miałeś żadnych dobrych okoliczności, patrząc na życie fizyczne, jesteś w stanie być takim mocnym i stać naprawdę z mocnym kręgosłupem? Odpowiedź jest jedna. Kiedy czytałem to, wiecie, ze łzami w oczach zobaczyłem, Daniel ma dwie wskazówki na to. Pierwsza wskazówka to jest modlitwa. Modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Druga wskazówka, słowo. Daniel zagłębiał się w słowo. Jest napisane w pierwszym rozdziale, już żeśmy czytali tydzień temu, że oni zagłębiali się w słowa. Oni się zagłębiali w pisma. Tak tam jest napisane. I wiecie, to, że mieli taką pozycję, jak żeśmy mówili tydzień temu, mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, że oni przez łaskę Bożą, przez to, że byli pilni, że byli naprawdę blisko Boga, że sprzeciwili się złu, oni zyskali sobie łaskę u Boga, że mieli dojście, mieli dostęp do pism, mieli dojście i dostęp do rzeczy, które naprawdę w niewoli są niedostępne dla tych ludzi. Wyobrażacie sobie? Ale oni mieli przychylność króla, samego króla. To było coś niesamowitego. I chciałbym podkreślić, że to jest taka perełka, taka myśl, gdybyś sobie zadał pytanie, dlaczego Księga Daniela jest księgą trudną, ale bohater jest niesamowity. I mój przyjaciel napisał mi taką dedykację i napisał, bądź jak Daniel. Chcę wam to zadedykować. Bądź jak Daniel. Nie marnujmy czasu, nie marnujmy czasu, żeby popełniać błędy. Czytajmy Słowo Boże. Módlmy się i módlmy się. Bądźmy w kontakcie stałym z naszym Ojcem, z naszym Bogiem. A to uchroni nas, żeby popełniać błędy. Zgadza się? Amen? Wierzycie w to, że nie trzeba upadać i popełniać błędów? Że jest do tego łaska? Jest do tego łaska Boża. I jest jeden bohater i mamy go tu przed sobą. Jest to Daniel. Mówiliśmy też o tym, że kiedy Daniel był zabrany z wieloma młodymi ludźmi, z młodymi chłopcami, z młodymi ludźmi był zabrany. Wiecie, wiele tysięcy ludzi zostało zabranych z Jerozolimy, z Judei, z Izraela i z okolicznych państw do niewoli, do Babilonu. I czytamy to i wiecie, jest to historycznie potwierdzone. I kiedy żeśmy mówili o tym, że Daniel znalazł się ze swoimi trzema przyjaciółmi, również z tymi w tych ciężkich warunkach, w tych ciężkich okolicznościach, powiedzieliśmy sobie, że król Nebukadnezar przy tych wszystkich chłopców, tych wszystkich młodych ludzi wyrwał, postawił ich, dał im przed sobą, że mają być karmieni jak Babilończycy, mają być uczeni jak Babilończycy, ich mentalność musi się zmienić. Ten okres miał być 3 lata, mieli być zmienieni. Wiecie, co jest ciekawe też? Nebukadnezar był geniuszem.
on wybrał chłopców, którzy byli bardzo młodzi. On nie wziął kogoś po 18, który już ma już jakiś wyprofilowany jakiś, wiecie, jakiś schemat, ale on wziął chłopców 14-15 lat. Daniel prawdopodobnie miał 14 lat, kiedy został zabrany do niewoli. Wiecie, i ten 14-letni chłopak, oderwany od rodziców, oderwany od rodziny, z wieloma młodymi ludźmi, ze swoimi przyjaciółmi, oni dostają się do kraju, gdzie są uczeni innej kultury, innego języka, innych zwyczajów. Zadano mi też wiele pytań i chcę wam też podpowiedzieć, bo żeśmy ze wtorek nie powiedzieli na ten temat, dieta Daniela. I wiecie, było wiele pytań, co to dieta Daniela. My tak sobie wyobrażamy, bo czasami tak gdzieś tam w gazecie można rzucić i to są jarzyny, owoce. Ale to niekoniecznie tak. Wiecie, Daniel chce podkreślić, że w każdym aspekcie on bierze na wzgląd obecność Boga i Jego słowa, jego dziedzictwa. Tu nie chodzi o niejedzenie czy jedzenie czegoś według reguły. Bo wiecie, na przykład picie wina nie było zakazane w żydowskiej kulturze. Zgadza się? To było dozwolone. Czy na przykład w ogóle żadnego mięsa nie wolno było jeść? Czy było coś takiego? Jak najbardziej. W kulturze żydowskiej jadło się mięso i dużo mięsa się jadło. Ale wiecie, o co chodzi? I to też jest w faktach historycznych potwierdzone, że Babilończycy, oni wszystko, co jedli, zwłaszcza mięso i napoje, oni przed jedzeniem odprawiali rytuały. Rytuały religijne. To było poświęcane bożkom. Oni mieli wielu bogów i wszystkie mięsa, wszystkie napoje, które były, oni nazwali nawet alkoholowe napoje, napojem bogów, oni to poświęcali i więc to było wszystko, wiecie, tutaj nawet taki wstyd dla wierzących ludzi, że czasami nie mają czasu pomodlić się przed jedzeniem. A Babilończycy każdy posiłek poświęcali bogom. To też taki malutki, wiecie, taki zaznaczenie. Czy dziękujesz Bogu i oddajesz Jemu chwałę, że możesz posilać się? A oni poświęcali to Bogom. I właśnie dlatego Daniel sprzeciwił się. Mimo że nie sprzeciwił się, ale znalazł sposób. Powiedział, Boże, ja tego nie chcę robić. A wiecie dlaczego? I musimy się znowu cofnąć. Też tego nie powiedzieliśmy może tak jasno zeszły tydzień. Ale chcę powiedzieć, że naród izraelski był wypędzony. Niewola przyszła głównie z tego powodu, że oni odstępowali od Boga. I tych odstępstw było bardzo różne. One były bardzo różne. Ale głównym odstępstwem, które Boga bardzo bolało, to było bałwochwalstwo. To było jeden z grzechów, które Bóg wypominał na pierwszym miejscu. Mówi, bałwochwalstwo. Ja jestem waszym Bogiem, jestem zazdrosny, jestem jedynym Bogiem. A oni poszli w bałwochwalstwo. I wiecie, Daniel przekonany, wyniósł z domu to, że Bóg upomina się o swoje miejsce na tronie. Wyniósł to z domu i w takim środowisku dorastając, przyszedł do obcego kraju i patrzy się, a tutaj jeszcze bałwochwalstwo jeszcze mocniej. I on sobie myśli, w swoim kraju zostaliśmy wypędzeni do niewoli z powodu bałwochwalstwa, a teraz mam robić jeszcze więcej niż tam? I popatrzcie się, jakie wielkie samozaparcie w młodym chłopaku, w młodych chłopakach. Chcę to jeszcze raz podkreślić. I wiecie, król Nebukadnezar przekształcił wszystko, żeby tych młodych ludzi przerobić. I to jeszcze powiem, jeden taki myśl geniuszu tego króla była taka, że on uczył się z historii. On uczył się z przeszłości. On w przeszłości podbijał Egipt. I on znał dobrze historię. I wiecie, w Egipcie było coś takiego, kiedy on wiedział, kiedy naród wybrany, naród żydowski był w niewoli w Egipcie. To oni byli ciemiężeni, oni byli bardzo mocno naciskani przez Faraona. Zgadza się? Byli naprawdę, oni wołali do Boga, oni byli ciemiężeni. Dlatego Nebukadnezar wpadł na pomysł, że jeżeli ciemiężysz, jeżeli przyciskasz ludzi, jeżeli ich torturujesz, to jest łatwo o bunt. A armia babilońska nie była aż tak mocna, żeby taki wielki imperium ogarnąć i wiecie, mieć tak naprawdę taką rękę mocno nad wszystkimi ludźmi, a było ich tysiące naprawdę, może nawet i miliony, tych ludzi, którzy byli poddani Nebukadnezarowi. Więc on wpadł na pomysł, że tych ludzi, trzeba młodych ludzi przekształcić, zmienić ich mentalność, wykształcić ich na sposób babiloński, zupełnie na jego myśl, zupełnie po jego myśli, postawić ich na stanowiskach rządzących, niech oni rządzą jedni nad drugimi. I po jakimś czasie już nie będzie miał w ogóle z nimi problemów.
Na taki pomysł wpadł. I to jest historycznie potwierdzone. Wiecie, dlatego tym bardziej była presja na tych młodych ludzi, żeby oni nie myśleli już po żydowsku, żeby oni nie myśleli po hebrajsku, żeby oni nie myśleli po Bożemu, ale żeby myśleli po babilońsku. A popatrzcie się, co dzisiaj się dzieje. Co dzisiaj się dzieje? Jaka jest mentalność, do czego się skłania, żeby nasze myśli, żeby wszystko, nasza mentalność, żeby się zmieniało, żeby myśleć tak jak świat. Zgadza się? Apostoł Paweł pisze, ale wy odnówcie się w czym? W duchu waszych myśli, w duchu umysłu. Amen. Nie upadabniajcie się do tego świata, ale odnówcie się w duchu umysłu. To jest to samo. I więc to, żeśmy sobie powiedzieli w zeszły tydzień, i Daniel bardzo szybko zyskał pozycję u króla, dostał się do króla. A dzisiaj będziemy czytać następny rozdział. Będziemy widzieć, co Bóg robi w życiu tego młodego i tych młodych ludzi. Więc chciałbym jeszcze przypomnieć tyle, że pierwszy rozdział był napisany w języku hebrajskim. I to Bóg wielce naprawdę zrządził. Pierwszy rozdział jest w języku hebrajskim. Drugi do siódmego rozdziału jest napisany w języku aramejskim. Język aramejski był używany powszechnie w mocarstwach, w imperiach. To tak podobnie trochę jak język angielski dzisiaj, że wiele narodów możesz się, gdziekolwiek się dostaniesz, możesz się porozumieć w tym języku. Natomiast język hebrajski nie był znany w Babilonii, ale pierwszy rozdział jest napisany w języku hebrajskim. Zastanawiają się bibliści, zastanawiamy się my też, dlaczego tak jest. I wiecie, ostatnie rozdziały znowu są w języku hebrajskim napisane. A myślę, że to jest dlatego, to takie nasze może rozważania, to dlatego, aby naród wybrany, naród żydowski, aby jemu nieść nadzieję, aby nieść mu pociechę, że nawet w czasie niedoli, nawet w czasie niewoli jest nadzieja, jest Bóg Wszechmogący, który daje, skoro Daniel, taki młody człowiek, potrafił stanąć w obliczu takiej okoliczności i przeciwstawić się, to potrafisz i ty. Zatytułowałem ten dzisiejszy wykład Chwała i uwielbienie Bogu jako Wszechmogącemu. Chwała i uwielbienie Bogu jako Wszechmogącemu. I czytamy tak, drugi rozdział Księga Daniela. W drugim roku panowania Nebukadnezara, władcy, przyśnił się ważny sen. Przestraszył on się na tyle, że nie mógł już dalej spać. Rozkazał zatem zwołać wróżbitów i czarowników, czarnoksiężników i innych mędrców chaldejskich, aby opowiedzieli mu jego sen. Przyszli więc i stanęli przed królem. Król zaczął. Przyśnił mi się sen, przestraszył mnie on i chcę poznać jego znaczenie. Mędrcy chaldejscy odpowiedzieli królowi po aramejsku, widzicie? Królu, żyj na wieki, opowiedz swoim sługom ten sen, a my ci go wyłożymy. Wtedy król oznajmił mędrcom, oto co postanowiłem. Wy opowiecie mi sen, a następnie mi go wyłożycie. Jeśli nie, to każę was poćwiartować, a wasze domy zamienić w kupy śmieci. Ale jeśli opowiecie mi mój sen i podacie jego znaczenie, to szczodrze was wynagrodzę i obsypię zaszczytami. A więc co się mi śniło i co to oznacza? Mędrcy powtórnie poprosili, niech król opowie swoim sługom ten sen, wówczas podamy jego znaczenie. Ale król odpowiedział, ja wiem, do czego zmierzacie, na pewno chcecie zyskać na czasie, bo wiecie, że moje postanowienie jest nieodwołalne. Jeśli nie opowiecie mi snu, to wyrok na siebie już znacie. Wiem, że stać was na to, by uzgodnić między sobą jakieś nieprawdziwe, sprytne wyjaśnienie i czekać, aż czasy się zmienią. Dlatego najpierw opowiecie mi sen, wtedy będę miał pewność, że możecie mi go również wyłożyć. Na to mędrcy chaldejscy odezwali się w te słowa. Nie ma na ziemi człowieka, który byłby w stanie spełnić życzenie króla. A też nigdy żaden król, jakikolwiek wielki i potężny, o taką rzecz jak ta nie prosił żadnego wróżbity, czarownika czy innego mędrca. Rzecz, której król się domaga, jest trudna. Nie ma nikogo, kto by wyłożył królowi. Oprócz bogów, ale ci przecież nie mieszkają między śmiertelnymi. Słowa te tak dalece rozgniewały króla, że rozkazał stracić wszystkich mędrców babilońskich. Gdy ogłoszono wyrok i mędrcy mieli być ścięci, szukano również Daniela i jego towarzyszy. Ich również czekała śmierć. Wówczas Daniel taktownie i mądrze zwrócił się do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który rozpoczął przygotowania do ścięcia mędrców babilońskich. Zadał więc Ariokowi, oficerowi królewskiemu, takie pytanie. Dlaczego rozkaz królewski jest tak pilny i srogi? A Ariok wyjaśnił dlaczego. Wówczas Daniel udał się do króla
i prosił go, by dał mu czas na wyjaśnienie snu. Następnie Daniel poszedł do domu i przedstawił sprawę swoim przyjaciołom, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Chciałby uprosili Boga niebios o miłosierdzie z powodu tej tajemnicy. Tak, by nie stracono ani jego, Daniela, ani jego przyjaciół wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy w nocnym widzeniu została Danielowi objawiona tajemnica, uwielbił on za to Boga niebios. Oto co powiedział. Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków. On jest źródłem mądrości i mocy. On zmienia pory i czasy. On strąca królów i on ich ustanawia. On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść. On odsłania to, co głębokie i skryte, wie nawet o tym, co się dzieje w ciemności. Przy nim panuje światło. Ciebie, Boże, moich ojców, chcę chwalić i uwielbiać, bo Ty dałeś mi mądrość i udzieliłeś mocy. I teraz dałeś nam poznać to, o co prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król rozkazał stracić mędrców babilońskich. Nie zabijaj mędrców babilońskich, poprosił. Wprowadź mnie do króla, a ja przedstawię mu wykład snu. Wtedy Ariok śpiesznie wprowadził Daniela do króla i oznajmił władcy. Wśród wygnańców ludzkich znalazłem człowieka, który może królowi wyłożyć sen. Król zwrócił się więc do Daniela, który miał na imię Belteszazar. Tak zmienił król jego imię. Czy rzeczywiście potrafiłbyś opowiedzieć mi mój sen, a potem mi go wyłożyć? Tajemnicy, którą król chce wyjaśnić, odpowiedział Daniel, nie są w stanie rozwikłać ani mędrcy, ani czarownicy, ani wróżbici, ani inni przepowiadacze. Ale jest Bóg na niebie, objawiciel tajemnic. On daje poznać królowi Nebukadnesorowi, co ma nastąpić w przyszłości. Sen, który miałeś i widzenie, które oglądałeś w myślach na łożu, są takie. Tobie, królu, przyszło na myśl, gdy spałeś, to, co ma stać się w przyszłości. Objawiciel tajemnic dał ci poznać, co ma nastąpić, a ja wyjaśniam te tajemnice nie dlatego, że jestem mądrzejszy niż pozostali żyjący, ale dlatego, że mam z nią zapoznać króla, tak byś mógł zrozumieć myśli, które ci przyszły na serce. Ty, królu, spojrzałeś i oto zobaczyłeś wielki posąg, był on ogromny, blask bił z niego potężny, stanął on przed tobą, a jego wygląd wzbudził w tobie lęk. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, łydki z żelaza, a stopy po części z żelaza i po części z gliny. Gdy mu się przyglądałeś, zobaczyłeś, że nagle, lecz bez udziału rąk, oderwał się kamień, uderzył on w stopy posągu wykonane z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozpadło się na kawałki żelazo i glina, miedź, srebro i złoto i stało się jak plewa latem na klepisku. Rozniósł to wszystko wiatr i ślad po nim zaginął. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą, wypełnił całą ziemię. Taki jest sen. A teraz podamy królowi jego wykład. Ty, królu, jesteś królem królów. Ciebie Bóg niebios obdarzył królestwem, mocą, siłą i chwałą. W Twoje ręce powierzył wszystkich mieszkańców na ziemi, zwierzęta na polach i ptactwo na niebie. Ciebie właśnie uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, będzie słabsze niż twoje, a potem powstanie trzecie królestwo z miedzi i ono opanuje całą ziemię. Czwarte z kolei królestwo będzie mocne jak żelazo, ponieważ żelazo wszystko rozbija i łamie. I tak właśnie jak żelazo, które wszystko kruszy, ono również wszystko rozbije i połamie. To, że widziałeś stopy i palce po części z garncarskiej gliny, a po części z żelaza, oznacza, że królestwo to będzie niejednolite, będzie jednak miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. A to, że palce u stóp były po części z żelaza, a po części z gliny, oznacza, że królestwo to będzie po części mocne, po części słabe. To, że widziałeś żelazo zmieszane z gliną ziemią, oznacza, że zmieszają się one w ludzkim potomstwie, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios powoła królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, ani nie przejdzie na inny lud. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, ale samo trwać będzie na wieki. Jak to widziałeś, że od góry bez udziału rąk odłamał się kamień i rozbił żelazo i miedź i glinę, srebro i złoto, wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen jest prawdziwy, a jego wykład pewny.
Wtedy król Nebukadnezar padł na twarz i oddał cześć Danielowi. Rozkazał również, aby mu złożyć ofiary z płynów i kadzidła. Następnie wyznał w obecności Daniela: rzeczywiście wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, bo przecież potrafiłeś odsłonić mi te tajemnice. Potem król wyróżnił Daniela, hojnie go wynagrodził, powierzył mu w zarząd całą prowincję babilońską i uczynił go naczelnym zwierzchnikiem wszystkich mędrców babilońskich. Daniel jednak uprosił króla, aby sprawy prowincji babilońskiej powierzył Szadrakowi, Meszakowi i Abednegowi. Sam natomiast pozostał na dworze królewskim. Niesamowity kawałek słowa. Słuchajcie, Księga Daniela. To jest część, to co przeczytaliśmy teraz. Historii, kawałek tego młodego człowieka. Tutaj jest napisane bardzo wyraźnie. Wiecie, gdy przewrócimy kartkę, jest napisane, że to w pierwszym roku panowania Nebukadnezara działo się to i tamto. Potem zostali uprowadzeni do Babilonu i następny rozdział mówi, w drugim roku panowania Nebukadnezara wydarzyło się i te rzeczy, któreśmy dzisiaj czytali. Wyobrażacie sobie to, że młody chłopak, 14 lat, został zabrany, został przydzielony, karmiony, kazano mu karmić tak jak wszystkich innych, a on poszedł, aby stawić się, aby zyskać łaskę, aby robić to, co podoba się Bogu, a nie ludziom. I wyobrażacie sobie, że Daniel teraz, ten młody chłopak, no powiedzmy rok dalej, jest na drugim roku studiów, 3 lata go czekały, jest na drugim roku studiów. I oto teraz, tak jak czytaliśmy w poprzednim rozdziale, Bóg obdarzył go i nie obdarzył go ze względu na to, że się tak po prostu podobało, ale ze względu na to, że zobaczył serce tych młodych chłopaków. Zobaczył ich serce, że oni chcą służyć Bogu, że oni chcą pomimo okoliczności oddać chwałę Bogu. I Bóg obdarzył ich. Zobaczcie, ja zobaczyłem w tym fragmencie taki obraz, że kiedy ty i ja, kiedy my mamy pragnienie w naszym sercu, w naszym życiu, żeby służyć Bogu, żeby podobać się Bogu, chcemy tego, chcemy żyć według Słowa Bożego, to wtedy Bóg jakby odblokowuje, otwiera w nas i uaktywnia w nas pewne dary, talenty i zdolności. Zgadza się? Uwierzycie mi w to? Bóg to jakby otwiera. My mamy bardzo wielki zasób naszych błogosławieństw, bogactwa, kiedy Bóg nas stworzył. Ale wiecie, że człowiek korzysta w zaledwie 1% z tego, co jest z nas złożone? Przez nasze ograniczenia wiele omijamy. Dlatego chcę zachęcić, abyśmy wiernie służyli Bogu, abyśmy chcieli. Nasze pragnienie jest bardzo ważne. Nasze gorące serce i nasza postawa jest bardzo ważna, żebyśmy chcieli służyć Bogu. Boże, ja Ci chcę służyć, chociaż nie wiesz jak, chociaż nie wiesz, co masz robić, to chciej, otwórz swoje serce i powiedz: Boże, jestem gotowy, moje serce jest gotowe, Ty mnie użyj, chcę robić małe rzeczy, zwykłe, proste rzeczy. Bóg da Ci zdolności, talenty, żebyś mógł robić to, nawet proste, zwykłe rzeczy, a to będzie niesamowite błogosławieństwo. Amen? I wiecie, i Daniel teraz jest na studiach, uczy się języka, uczy się polityki, geografii, uczyli się matematyki, oni się uczyli wszystkiego według babilońskich szkół. On się uczy i uczy się pilnie, on czyta, wiecie, on nie jest tylko skupiony na tym, co musi, ale na tym, co jeszcze więcej chce poznać. On chce szukać Boga, chce Go szukać jakkolwiek, możliwościach Jego. Modli się codziennie, kilka razy dziennie. Modli się i jest jakby oczkiem w głowie Boga. Amen. I teraz zobaczymy, że jest taka sytuacja, że pewnego momentu królowi, temu wielkiemu władcy, przyśnił się sen. Przyśnił się sen. I widzicie, tak jak powiedziałem na początku, Nebukadnezar jest geniuszem. Kiedy sobie zwrócimy na to uwagę, naprawdę ten człowiek ma głowę na karku. I on, kiedy miał taki sen, przeraził go ten sen, on sobie pomyślał tak: mam tych doradców wszystkich, tych mędrców, tych czarowników. I wiecie, to tak naprawdę, powiem naprawdę bardzo szczerze i wiem, że niby, to są głąby. Oni tylko czekają, oni są takie hieny, które żerują na moim stole i tylko mówią, co mi się podoba tak naprawdę. Oni schlebiają mi, żeby tylko nie ściął z głowy albo nie ujął z wypłaty. Ale teraz jest ważna sprawa, bo jestem przerażony i zrobię próbę i chcę zrobić tak, że jeżeli mają jakąśkolwiek moc i jakikolwiek to ma sens, ci moi doradcy i moi mędrcy, to chcę dowiedzieć się rzeczywiście, że oni mają
wejrzenie. Albo ściemniają, albo mówią prawdę. A sen był na tyle poważny, że Nebukadnezar był do tego zdolny i wszyscy to o tym wiedzieli. On był w przeszłości niezwykłym mistrzem w zabijaniu. Więc byli przekonani, że to się inaczej nie skończy, jeżeli się sprawa nie potoczy inaczej. I oni już planowali, żeby odciągnąć, kiedy usłyszeli, co się dzieje, żeby na czasie zyskać. Dokładnie tak, jak on powiedział. Żeby tylko zyskać na czasie. I kiedy teraz widzimy, Nebukadnezar mówi, że miał sen, wyzywa ich wszystkich. Daniel ze swoimi przyjaciółmi w tym czasie jest na sesji, jest na studiach, jest gdzieś indziej, ale ci wszyscy mędrcy są przed królem i on im mówi, wy opowiecie mój sen, a potem mi go wyjaśnicie. I Daniel o niczym nie wie, ani jego przyjaciele, ale wiecie, kiedy już trzeci raz, kiedy już zapadła taka decyzja, to potem się już dowiedział. Ale chciałem zwrócić uwagę, co się tutaj dzieje. Wiecie, ci mędrcy i ci czarownicy, ci wszyscy wróżbici, oni podchodzą do króla Nebukadnezara i chociaż dorośli ludzie, chociaż mądrzy, ja myślę, że oni byli też wykształceni tam, powiedzmy, w tych szkołach. Popatrzcie się, jak rzeczywiście są manipulatorami. Oni nie mają szacunku do króla. Zwróciliście na to uwagę? W trzecim podejściu do króla oni mówią, jeszcze nie było takiego władcy na ziemi, żeby taki warunek postawił. No to coś z choinki się urwałeś? Przecież to, jak nie opowiesz snu, to nikt ci go nie wyjaśni. To my tu jesteśmy najlepsi. Nie ma szans. Nie masz człowieka, który to tylko Bóg, ale oni nie żyją między nami. Widzicie to? Najpierw prosili, ale potem, kiedy widzieli, że nóż jest na gardle, oni zachowali się arogancko. To daje obraz szacunku do władzy, to daje obraz, jaki człowiek, kiedy jest jego serce złe, kiedy jest jego serce przewrotne, kiedy tylko szuka jakichś, powiedzmy, swoich rzeczy, jaki potrafi być manipulujący. Chcę porównać do obrazu Daniela. Młody chłopak, słuchajcie, może 15-16 lat, mój Boże, jak ja bym chciał znowu mieć 16 lat. Kiedy jest w szkole, kiedy się uczy, kiedy kocha Boga, kiedy modli się, kiedy jest mu ciężko, ale naprawdę on jest pełen pasji dla Boga, w niewoli, słuchajcie, w ciężkich okolicznościach. On przychodzi do króla, popatrzcie, w jaki sposób przychodzi. On nie idzie do króla, nie wali prosto wielkimi krokami do króla, wiecie, mały taki smarkacz. Chociaż raz już u niego był, król powiedział, jesteś 10 razy mądrzejszy od wszystkich pozostałych, więc teraz mogę do niego iść bezpośrednio. On idzie do Arioka, on zna drogę służbową. Młody chłopak zna i wie, co się dzieje. On wie, jak trzeba szanować władzę. Widzimy to? I kiedy ci mędrcy spalili za sobą most, kiedy już wszystko poszło w złym kierunku, kiedy już król się tak wściekł, że powiedział, nie ma dla was ratunku. Ścięci i wygruzowani. Śmierć, totalna zagłada dla wszystkich, a było ich dużo. Wtedy Daniel się dowiaduje naraz, że im też grozi śmierć, bo on też się zaliczał do tej grupy ludzi. Był w tej grupie służb. Dlatego dowiaduje się też, że grozi im śmierć, jemu i jego przyjaciółom. Dlatego on postanawia, pyta się Arioka, co się dzieje. Ten mu tłumaczy i on zwraca się, przychodzi do króla o prośbę. Popatrzcie się na postawę Daniela. Ja sobie napisałem tam 3 razy pokora, pokora, pokora. Młody chłopak przychodzi i prosi króla o chwilę czasu. Prosi o czas. To jest coś niesamowitego. Popatrzcie, jak Bóg obdarza łaską człowieka, jak daje mu. Gdybym miał popatrzeć się i nauczać na temat pokory, myślę, że Księga Daniela jest bardzo dobrą dobrym podręcznikiem. Zgadza się? I Daniel przychodzi i prosi króla o czas. Potem co robi następnie Daniel? My tak lecimy bardzo szybko przez tę historię, ale chciałbym powiedzieć, że to jest do najważniejszych miejsc, chcemy się tam zatrzymywać. I kiedy już otrzymuje ten czas, kiedy król jeszcze zatrzymuje na chwilę, on prosi, Daniel prosi tego sługę króla, żeby Arioka, żeby nie robił egzekucji. On zwołuje swoich przyjaciół i oni wiedzą, co to jest spotkanie modlitewne. Popatrzcie się, to jest niesamowite. Teraz się trochę rozwinę.
Wiecie, służba modlitwy, to jest coś niesamowitego. Daniel jako młody chłopak, wiecie, to mnie ujmuje. To jest coś niesamowitego. Chcę widzieć młodych ludzi, którzy wiedzą, jak się modlić. Którzy wiedzą, jak trzeba przychodzić do tronu Bożego. Oni tak jak wiecie, jak przychodzi do króla, teraz przychodzi do Boga. On jest nauczony modlić się. On ze swojego domu, z rodziny wyniósł to. On wiedział, że kiedy w rodzinie brakowało chleba, tata, mama stawali i zaczęli się modlić i zaczęli wołać i Bóg dawał chleb. Amen. Kiedy brakowało, wiecie, środków, albo ktoś stracił pracę, albo coś się złego wydarzyło, wtedy rodzina się zbierała, zaczęli się modlić i wołali: Boże Izraela, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boże, który jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszą pomocą, naszą skałą, naszym wybawieniem. Oni wołali do Boga, a Bóg się zlitował i wybawił. Amen. I kiedy Daniel, wiedząc już, do jakiego Boga może przyjść, kiedy nauczony modlić się, kiedy nauczony, co trzeba robić, on wie, że trzeba zgromadzić, trzeba zebrać zgromadzenie modlitewne, trzeba zebrać się razem, bo razem, kiedy jesteśmy razem, kiedy jeden z drugim, kiedy jesteśmy dwóch, trzech, czterech, dziesięciu, wtedy jest siła w modlitwie. Amen. Bóg rozkoszuje się. Słuchajcie, Bóg wysłuchuje modlitwy wspólne. Nie na darmo jest powiedziane w słowie, że kiedy dwóch albo trzech uzgodni swoje sprawy, swoje prośby, Bóg wysłuchuje. Amen. Chciałbym to przytoczyć i chciałbym tutaj powiedzieć, że bardzo ważne jest, kiedy my spotykamy się na modlitwie, kiedy mamy nasze sprawy, nasze prośby, kiedy mamy ważne rzeczy, kiedy modlimy się o kraj, kiedy modlimy się o władzę, kiedy modlimy się o rząd, o rodziny, kiedy się modlimy o kluczowe rzeczy, kiedy modlimy się i grozi zagłada i przychodzimy przed Boży tron, żeby się wstawiać. Amen? To wtedy Bóg wysłuchuje, ale trzeba znać klucz. Trzeba mieć klucz i to jest ten klucz, zapiszcie to. To jest wspólna modlitwa, to jest modlitwa razem. Dlatego chcę podkreślić, jak bardzo ważna jest modlitwa. Może tego nie widziałeś w swoim życiu do tego momentu, do tego dnia, ale chcę ci powiedzieć, że kiedy Kościół się spotyka, kiedy Kościół się modli, to jest siła i modlitwa, wtedy Bóg zwraca swoje oblicze na to miejsce. Wiecie, co się wydarzyło teraz? Teraz Daniel z przyjaciółmi modli się razem i wołają: Boże, który jesteś. Ty nam objaw prawdę, objaw nam to, co objawiłeś królowi, bo potrzebujemy to wiedzieć i przedstawić Jemu. I Bóg to robi. Amen? Halleluja. Więc kochani, jeżeli potrzebujemy przebudzenia, potrzebujemy odrodzonych ludzi, potrzebujemy, żeby ludzie pokutowali i przyszli do poznania prawdy, żeby nie szli na śmierć, to chciejmy gromadzić się i chciejmy razem się modlić. Kiedy jest modlitwa przed spotkaniem, kiedy jest modlitwa, spotkanie modlitewne, zrób wszystko, żeby być razem z braćmi i siostrami. Halleluja. Może myślisz sobie tak, ale ja w modlitwie jestem jeszcze niewprawiony, ja nie umiem się modlić, może głośno nie umiem modlić, może słów mi brakuje. Podnieś swoje ręce i bądź razem z wszystkimi. Amen. I wiecie, ci trzej przyjaciele Daniela, razem z nim na czele, oni wołali, stanęli w modlitwie w nocy i modlili się całą noc. I to jest siła modlitwy, to jest moc modlitwy. Chcę zachęcić, że każda modlitwa jest ważna. Daniel się modlił 3 razy dziennie w stronę Jerozolimy. Ale to jest modlitwa osobista, bardzo ważna. To jest relacja z Bogiem, to jest nie tracenie kontaktu z Bogiem. Ale jest coś niesamowitego, co Bóg objawił ludowi Bożemu już tak dawno. Wiecie, w VI wieku przed naszą erą, już młody człowiek, 15 lat o tym wiedział, że trzeba się spotkać i trzeba modlić się razem. Trzeba stanąć ramię w ramię. Amen. Halleluja. Dlatego teraz chcę zachęcić w szczególny sposób. To słowo zachęca nas i zachęca lud Boży, zachęca ciebie i mnie, że modlitwa wspólna razem jest kluczowa dla dziejów świata, dla dziejów narodu, dla dziejów rodzin i lokalnych społeczności. Amen. Zapiszmy to i naprawdę bądźmy solidni w modlitwie. Kiedy się spotykamy razem, zrób wszystko, zaplanuj czas. Chciej być razem z Kościołem, aby się modlić. Halleluja, to są bardzo ważne rzeczy. Bóg na to patrzy i On wysłuchuje. Halleluja. I wiecie, ci młodzi ludzie się modlą. Oni się modlą, wołają i przychodzi objawienie. Przychodzi objawienie, przychodzi Daniel naraz, wiecie, dostaje objawienia i widzi, jakby to jemu się śniło, widzi cały ten obraz, widzi to wszystko. I to jest coś niesamowitego, wiecie, ja się cieszę z tego powodu, bo często, wielokrotnie, a stało się to, już to wam powiedziałem, stało się to, że kiedyś, kiedy dowiedziałem się, że Duch Święty działa w nas jak Duch Proroczy, że oznajmia rzeczy przyszłe, modliłem się taką modlitwą odważną. Miałem może trochę więcej lat niż Daniel wtedy, byłem świeżo ochrzczony w Duchu Świętym, ochrzczony w wodzie i modliłem się: Boże, jeżeli jest dar proroczy, jeżeli jest dar prorokowania, objawienia, to chcę to mieć, chcę być, chcę, żebyś mnie używał. Ty powiedziałeś, że jesteś we mnie, więc Ty to możesz. Więc
Wiecie, to jest niesamowite, że modlisz się i Bóg ciebie wysłuchuje. I pewnego razu modlimy się na spotkaniu modlitewnym i ja widzę rzecz. Widzę rzecz. Powiem wam inny przykład. Znowu na którejś modlitwie społecznej, kiedy wspólnie razem modlimy się, zobaczyłem, jak baloniki z tym helem takim, wiecie, wylatują do góry z takimi sznurkami. Nie wiem, kto był na tej modlitwie, może pamięta. Może ktoś jest na tym miejscu, pomacha ręką. I wiecie, i te baloniki tak leciały do góry i na nich były napisane prośby. I było pewne, ja to zobaczyłem, że było pewne, że kiedy tylko ten balonik doleci do nieba, każda ta prośba zostanie wysłuchana. Były tam przeróżne rzeczy napisane na tych balonikach. Jeden potrzebował pracy, drugi potrzebował samochodu, różne rzeczy. Ktoś potrzebował zbawienia bliskich. I te baloniki wypływały, wylatywały do góry. I ktoś tam, kiedy wypuszczane były te baloniki, ktoś wziął taką wykołaczkę, wiecie, i przebił ten balonik. I no, on spadł z powrotem na dół. Tak, wiecie, nie było widać, co tam jest napisane i spadł na ziemię. I usłyszałem głos, tylko nie przebijajcie ich. Jest tylko jeden warunek, żeby one doleciały do Boga. I wtedy przyszło opoznanie. Ja to powiedziałem, to widzenie i nic więcej nie widziałem, ale ktoś powiedział, tym przebijaniem jest nasza niewiara, jest wątpliwość. Wystarczy tylko zostawić, aby to doleciało do tronu Bożego. Wiecie, i to jest duch proroczy. To są takie małe perełki, kiedy poprosisz Boga, żeby ciebie używał, on to zacznie robić. Amen? Halleluja. Dlatego otwórzmy. I Daniel, wiecie, on był pragnieniem, on pragnął tego, pragnął, żeby Bóg go używał, żeby Bóg go napełniał i Bóg to robił. Widzimy tutaj na świeżo przykład. To, co Daniel zrobił potem, to jest niesamowite. Słuchajcie, taki lider modlitwy, taki lider modlitwy. Cały czas widzę niesamowitego męża, tylko że tak sobie myślę 15-16 lat. Wiecie, niech ten młody wiek nie będzie żadną barierą w naszym życiu. Niech ci młodzi ludzie, niech dzieci, niech będą w modlitwie liderami. Amen? Halleluja. Jeżeli tylko może dziecko, jeżeli tylko jakiś młody chłopak czy dziewczyna może pociągnąć za sobą dwóch, trzech w modlitwie, niech to się dzieje. Halleluja. Amen. I wiecie, Daniel nie wyskoczył naraz i mówi, idziemy do króla. Popatrzcie, jaka dojrzałość, jaka niesamowita łaska w sercu Daniela. On wie, co trzeba z tym zrobić. On mówi, chłopaki, mamy to. Mamy to. Jest to. Jesteśmy uratowani. Możemy uratować wielką rzeszę ludzi razem z nami, ale najpierw musimy się zwrócić do Ojca jeszcze raz. Zobaczcie, co robi Daniel. On mówi, zaczynamy uwielbiać. Przychodzimy w uwielbieniu. Słuchajcie, ja to jeszcze raz przeczytam i chciałbym, jeśli ktoś pisze pieśni, chciałbym, żeby te słowa znalazły się w jakichś pieśniach. Oto, co powiedział. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. On jest źródłem mądrości i mocy. On zmienia pory i czasy. On strąca królów, on ich ustanawia. On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść. Popatrzcie się. Poznanie pragnącym je posiąść. Jeśli tylko pragniesz, on ci to daje. On odsłania to, co głębokie i skryte. Wie nawet o tym, co dzieje się w ciemności. Przy nim panuje światło. Ciebie, Boże, moich ojców, chcę chwalić i uwielbiać, bo Ty dałeś mi mądrość i udzieliłeś mocy. I teraz dałeś nam poznać to, o co prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Niesamowite uwielbienie, niesamowita chwała. Słuchajcie, tutaj jest prorocze. Ja widzę w tych słowach prorocze uwielbienie. Prorocze uwielbienie. Ty, Boże, jesteś. Zobaczcie, że ten młody chłopak nie sugeruje czegoś, że Bóg może tam, wiecie, opowiadać o czymś. On mówi wprost w oblicze Ojca, wprost w oblicze Boga, chociaż wtedy jeszcze nie nazwano Boga Ojcem, ale On to robi. Słuchajcie, popatrzcie się na to. On nie zwraca się, nasz Bóg jest Bogiem wielkich cudów, nasz Bóg objawia, On nie mówi to tak, jakby to opowiadał o Bogu. On mówi wprost do Boga. To jest uwielbienie niesamowite. On mówi, Boże, Ty jesteś, Ty jesteś. Co za niesamowita łaska, co za niesamowite spojrzenie. Dlatego chcę was zachęcić, kiedy my w modlitwie zwracajmy się, Ty nasz Boże, nasz Ojcze, nasz kochany tatusiu. My w Duchu Świętym wołamy Abba Ojcze, amen? Zwracajmy się w pierwszej osobie naszego Ojca. On tego pragnie, dlatego objawił to Danielowi, że w taki sposób on chce, żeby przychodzić do niego. On chce, żebyś to robił odważnie. Wznosił wzrok, przychodził do tronu łaski, podnosił wzrok do góry. Daniel to już widział wiele lat przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. To była łaska, to było wejrzenie w prorocze, uwielbienie, oddanie Bogu chwały. Zachęcam do tego. Już bym chciał teraz poprowadzić uwielbienie. Nasz Bóg jest dobry. Amen.
Co jeszcze jako myśl chciałbym zwrócić, to co dzisiaj powiedzieliśmy, tytuł tego był chwała i uwielbienie Boga Wszechmogącego. Chwała i uwielbienie. Wiecie, wszystko co się dzieje, wszystko co mamy w Bogu, wszystko co możemy odkryć, to jest chwała i uwielbienie dla Niego. To On jest najwyższy, to On jest Wszechmogący. Amen? To nie król Nebukadnezar, taki wiecie, wysoko wyniesiony, że miał taki sen i no i co z tego? Przerażony dalej. I rozgniewany na wszystkich, chce wyzabijać połowę narodu. Co może bez Boga? Jest tak samo plewą, jak żeśmy czytali o tym posągu. Ale teraz Bóg pokazuje, jaki jest wszechmogący. Amen? Co robi Daniel następnie? Wiecie, popatrzcie się, znowu pokora. Znowu napisane pokora. Daniel znowu, droga służbowa, idzie do króla. To, co Daniel zrobił w tym momencie, jest niesamowite. To, co on robi, to jest objawia tajemnicę, ale wiecie, w jaki sposób on to robi. On przychodzi, nie przychodzi do króla, nie chwali się, wiecie, no królu, tyle tysięcy masz tych do swoich doradców i nikt z nich nie dał rady. Ja jeden dałem rady. Ja to jestem jednak, widzisz, tak jak powiedziałeś o mnie, że 10 razy mądrzejszy, no teraz to potwierdza tylko ten fakt. Mógł tak zrobić. Ale popatrzcie się, jaka pokora jest w tym młodym chłopaku, tym młodym człowieku. Zauważcie, że słowo tutaj mówi nawet, że on, kiedy już powiedział sen Nebukadnezarowi, on mu mówi, a teraz wyjaśnimy ci jego znaczenie. On nawet nie przypisuje sobie czegokolwiek. On mówi, my ci wyjaśnimy. Popatrzcie się. To jest człowiek, to jest urodzony lider. To jest człowiek, który rozumie zespół, który rozumie społeczność. On wie, że jeśli jesteśmy razem, to to jest nasze. To jest w sumie razem nasze. Tak właściwie to jest Boże, ale my mamy wejrzenie. To, kiedy przedstawia królowi, rzeczywiście, wiecie, on wstawia się, on jest wstawiennikiem. To jest następny tytuł, możecie zapisać. On jest wstawiennikiem. Wiecie, co on robi w tym momencie? Chociaż byłoby mu na rękę, żeby może wyciąć tamtych, wyciąć tamtych wszystkich magów i czarowników i tych wszystkich, co potem mu tylko bruździli w życiu i może by miał spokój nareszcie. Wiecie, co on robi? On mówi, rzeczywiście, królu, nikt z ludzi nie jest w stanie ci tego wytłumaczyć, bo to Bóg ci objawił. Popatrzcie, on usprawiedliwia. Ja bym to pokazał tak, że gdyby ten stół był tymi ludźmi, tymi, którzy są tymi czarownikami, magami, wróżbitami, tym wszystkimi, a tutaj ta tablica by była królem, to Daniel stanął między królem a tymi ludźmi, zasłonił ich plecami i powiedział królu, nie rób im krzywdy, bo oni nie są winni. Nie byliby w stanie ci tego powiedzieć, bo tylko Bóg to może zrobić. Wstawił się i pokazał, kto jest Bogiem. Pokazał, że On jest jedynym Bogiem. To jest niesamowite. Młody człowiek. Daniel. A następnie wyjaśnia królowi, co Bóg powiedział. Słuchajcie, to, co tutaj się dzieje, ujmuje moje serce. Duch proroczy. Kiedy Duch Święty mówi, kiedy Duch Święty przychodzi, On daje odwagę. Ten młody chłopak przed chwilą mógł myśleć, że będzie miał ściętą głowę tak samo jak wszyscy inni. A teraz, kiedy wie, że ma słowo od Boga, on wcale się nie czai i on nie sugeruje królowi, co się mu mogło śnić. Zauważacie to? On mówi, ty królu Nebukadnezarze, to co się tobie przyśniło, to co się tobie śniło jest sprawą Bożą. Wiecie, co tutaj jest jeszcze szczególnego, niesamowitego? Zwróćcie uwagę na jeden szczegół. To przykuło tak trochę moją uwagę. Chciałbym na jeden werset zwrócić uwagę. Dwa razy Daniel tutaj podkreśla, jest to w wielu tłumaczeniach podkreślone, ale Bóg na niebie, objawiciel tajemnic. To jest Duch Święty, to jest Bóg. Dwa razy jest powiedziane, Daniel mówi o objawicielu tajemnic. On nie przyznaje sobie żadnej zasługi z tego, ale on wszystko kieruje na Boga, tego, który jest objawicielem tajemnic. I jeden werset, który chciałbym, żebyście zerknęli na niego, to jest werset 29, 28 i 29. Popatrzmy na te wersety na chwilę.
ale jest Bóg na niebie, objawiciel tajemnic, czyli Bóg, a Daniel znowu oddaje Bogu chwałę. On daje poznać królowi Nebukadnesorowi, co ma nastąpić w przyszłości. Sen, który miałeś i widzenie, które oglądałeś w myślach na łożu są takie. I popatrzcie teraz następne zdanie. O królu, przyszło ci na myśl, gdy spałeś, co ma stać się w przyszłości. Daniel, jeżeli byśmy inne tłumaczenia porównali, Daniel powiedział Nebukadnesarowi, że to nie położyłeś się i zasnąłeś i to tu się jakiś dziwny sen ci się bryknął tutaj, wiecie, wysnił się. Ale on mu mówi mądrość, która była od wieków już znana. On mu mówi mądrość, która dzisiaj psycholodzy i psychiatrzy używają. Wiecie, co on mówi? On mówi królowi, że to dlatego, że ty, Nebukadnezarze, myślałeś o przyszłości, a to się podobało Bogu. Że twoje myśli były zgodne z myślami Bożymi, bo to się podobało Bogu. Dlatego, że myślałeś o tym, Bóg na te myśli dał ci potwierdzenie i ten sen z powodu tych myśli przyszedł. Chciałbym na chwileczkę się zatrzymać w tym miejscu. Daniel mówi proroczo. Ja nie przypuszczam, że on był tak na tyle nauczony na drugim roku studiów, że już to wiedział. On mówi proroczo, on mówi z Boga. I on teraz objawia to, że o czym myślisz wieczorem, o czym rozmyślasz i rozważasz, to najczęściej to ci przychodzi na sen. Zauważyliście to? Naukowcy to dzisiaj mówią. Słuchajcie. XXI, XX wieku prawdopodobnie to odkryli, że kiedy myślisz wieczorem, kiedy masz rozmyślasz, rozważasz nad czymś, to prawdopodobnie sen będzie połączony z tym, co rozmyślałeś ostatnio. Tu chcę trochę was zainspirować, abyście najwięcej czasu poświęcali przed snem na dobre rozważanie, na dobre słuchanie uwielbienia, na dobre uwielbienie modlitwę, na dobre rozmyślanie. Kiedy rozmyślasz, nie myśl o byle czym, nie myśl o rzeczach niedobrych. Chciej rozmyślać o rzeczach dobrych, bożych. Amen? To jest dla nas do wykorzystania. I Daniel mówi to królowi. Mówi, że dlatego, że rozmyślałeś wieczorem, leżąc na łóżku, rozmyślałeś o przyszłości, a to się Bogu podobało, dlatego on dał ci sen. Wiecie, co by się stało, kiedy Nebukadnezar by sobie myślał, żeby podbić następny kraj, a tam zgrabić jeszcze więcej złota, a jakiś naczyń tam więcej jeszcze przynieść, może jeszcze tam jakąś polisę na przyszłość sobie wygrabić jeszcze w innym kraju. Wtedy by się mu śniło, jak tam pewnie zabija i atakuje i nie wiadomo, co robi. Ale dlatego, że on myślał o przyszłości, myślał o królestwach, myślał może o swoich potomkach, o następnych i myślał, jak to będzie, co będzie w przyszłości, co będzie z moim życiem. Dlatego Bóg zobaczył, że on jest podatny na to, że można mu przedstawić Boży plan. Zgadza się? Amen? Nad tą myślą chciałem, żebyśmy się na chwilę zastanowili. Ale chcę was zainspirować do tego, bądźcie w obecności Bożej przed snem. Jeśli chcesz dobrze się rozwijać, dobrze spać, kiedy chcesz mieć dobre objawienie, chciej czytać Słowo Boże. Ja zawsze czytam Słowo Boże, tak aż mnie oczy zaczną boleć wieczorem. Czasami uwielbiam Boga, czasami puszczę dobrą muzykę i zaczynam rozmyślać. To jest dobry czas, to jest dobry moment, kiedy zostawiasz przestrzeń Duchowi Świętemu. Halleluja, amen. I wtedy zazwyczaj dobrze mi się śni. Co następnego? Daniel, chciałbym jeszcze zwrócić na tę odwagę. Kiedy mówi w duchu, mówi odważnie. On mówi, ty król Nebukadnezarze. I zwróćcie uwagę, że tutaj on nie sugeruje wcale, może ci się tak wydarzyć, może tak stanie się, bo ty jesteś, wiesz, ten posąg to jest może ze złota, taki podobny do złota trochę, może te ramiona tutaj były takim, wydawało ci się trochę srebrzaste takie. On nie mówi niczego takiego. Popatrzcie, on mówi odważnie, on wie, co jest napisane, co jest w Bogu, co Bóg mu objawił. Amen? I ta odwaga mnie ujmuje, słuchajcie, to jest Duch Święty. To jest Duch Święty, to jest namaszczenie, to jest Duch Święty. My, kiedy mamy Słowo, kiedy mamy Boże objawienie, kiedy mamy pewność zbawienia, kiedy mamy życie wieczne, my mamy odważnie postępować. Amen? Słuchajcie, koniec tego, że głowa spuszczona na dół, kiedy mówisz Słowo Boże, podnieś swoją głowę do góry, bo mówisz z Boga. Amen? Kiedy czytasz Słowo Boże, podnieś swoją głowę do góry. Ja zawsze cieszę się, kiedy młodzież, słuchajcie, taki trend był jakiś, że młodzież to musi być pokorna, musi być przychylona gdzieś tam, pokorniutko sobie tam gdzieś, no bo dopiero młodzi, co oni tam mogą wiedzieć? Zgadza się? Popatrzcie na Daniela, 15 lat, młody chłopak stoi przed królem królów,
głowa podniesiona do góry i mówi bardzo odważnie. Mówi tak, jakby naprawdę, wiecie, co jest niesamowite. Wyobrażacie sobie to? Spróbujcie przez moment. I skąd ta pewność? I chcę tutaj podkreślić, kiedy mówisz od Boga, kiedy masz słowo od Boga, bądź odważny. Kiedy spotykasz przyjaciela, spotykasz znajomego albo kogokolwiek na drodze i wiesz, że masz mu powiedzieć Ewangelię, nie czaj się z tym, nie sugeruj mu, że może w twoim życiu jest tak, a może tak. Mów odważnie. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Jeśli nie masz przebaczenia grzechu w Jezusie, idziesz na śmierć. Mów odważnie, bo to jest prawda, to jest Słowo Boże. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, że Daniel nam pokazuje, ten młody człowiek nam pokazuje, jak należy wypowiadać Boże Słowa. Pełen pokory, pełen miłości, pełen szacunku do władzy, ale słuchajcie, to, co od Boga jest Boże i on jest tego przekonany. On wie, że nie mówi z siebie, on mówi z Boga. To tak, jakby Bóg miał stanąć przed nim. I rzeczywiście tak się stało, słuchajcie. Potem na zakończeniu widzimy, jak Nebukadnezar to odebrał. Rzeczywiście on rozpoznał. Dlatego to chciałem zatrzymać się na chwilę, kiedy on wyjaśnia, kiedy mówi królowi, jest odważny, jest pełen odwagi. Jeszcze jedna myśl, która mi tam przeleciała gdzieś przez ten czasie, kiedy Daniel, kiedy ten sługa wprowadził Daniela do króla. Zauważacie taki moment, kiedy... Król Nebukadnezar mówi coś takiego, kiedy patrzy na Daniela i mówi, naprawdę potrafisz mi powiedzieć? Słuchajcie, on naprawdę nie wierzył, że nigdy, on nie wierzył w to, że ktokolwiek by mu potrafił ten sen wyjaśnić. Zgadza się? Tak moim zdaniem to on chciał tylko wybić wszystkich tych, po prostu zrobić porządek. On nie wierzył w to. On wiedział, że zrobi po swojemu. Po prostu zrobi czystkę, zrobi porządek, wnerwił się, chciał upuzdać swoim nerwom. Miał do tego całkowite prawo, był przecież władcą świata. I kiedy Daniel przyszedł do niego, to mówi, naprawdę potrafisz to zrobić? To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, to tym bardziej mi daje pewności, jak Bóg jest potężny i jak on potrafi załamać, zaskoczyć nawet największych, którzy myślą sobie, że są na najwyższym miejscu. Zgadza się? Słuchajcie, przychodzimy do momentu, kiedy Daniel wypowiada i objaśnia i mówi sen. Jest taki moment, kiedy chce się nim napawać, nacieszyć tym momentem, kiedy Nebukadnezar siedzi na swoim tronie, wypasionym jak niezwykle nigdy dotąd, rozłożony, wiecie, wygodny, myśli sobie, no niech młody chłopak się wykaże, niech pokaże, co potrafi. Daniel zaczyna mu mówić i kopara coraz bardziej królowi spada na dół. Kiedy mówi detale, kiedy mówi szczegóły i on widzi, coraz bardziej widzi, że jest jeszcze ktoś nad nim. Jest ktoś, kto jest nad nim, kto jest większy. Kiedy zrozumiał, bo Daniel, młody chłopak, mu powiedział, zresztą namaszczony przez Boga Najwyższego, powiedział mu, że sen, który ci się przyśnił, jest od Boga, on ci go dał. Wiecie, królowi nikt nie daje, on sobie może brać, co chce. Ale tutaj zobaczył, że ktoś mu dał sen i zaniepokoił, zatrwożył go, a on nic z tym nie potrafi zrobić. I to go najbardziej chyba wkurzyło. Zobaczył, że nie jest jedynym władcą na całej ziemi. Zobaczył, że jest ktoś nad nim. Myślę, że nie mógł się z tym pogodzić, ale kiedy słuchał, jak Daniel mówi i wyjaśnia mu, i opowiada mu jego sen, i Daniel dochodzi do końca, kiedy mówi o tych czterech, wiecie, etapach. Mówi o tych czterech rzeczach, o tych czterech królestwach i władzach. Kiedy opowiedział, co to jest, to on mu mówi, a takie jest wyjaśnienie. Król mówi, tego już dość, Danielu, może już skończ, zakończ, na dzisiaj może już dość. Ale słuchajcie, Daniel, tak jak Bóg mu przykazał, on nie miał zamiaru skończyć, bo Bóg mu dał to, co ma przekazać i on mówi dalej. Niezwykłym szacunkiem Daniel zwraca się, ty królu Nebukadnezarze, jesteś królem królów, jesteś władcą i to ty jesteś głową, głową ze złota. Ty jesteś tym królestwem, które jest nad wszystkimi królestwami. To nie było łaskotanie z słowami, to były słowa Boże. Popatrzcie, Bóg daje zrozumieć temu człowiekowi, że to on jest jakby ułaskawiony przez Boga, i darowane mu jest złote, takie naprawdę królestwo. Będziemy mówić na następnym spotkaniu jeszcze o tych znaczeniach i o tym wszystkim. Wiecie, to jest niesamowite, to jest głębia. To jest... My to widzimy z punktu historycznego, ale teraz sobie weźcie trochę pod uwagę sytuację i czas, w jakim znajduje się Daniel i całe królestwo i król.
oni są zaledwie u głowy. A on mu mówi o wszystkich królestwach nadchodzących. Zgadza się? I król w tym momencie może jeszcze sobie trochę wątpić, bo sobie myśli, no fajnie, no to moje jest, ale po mnie to ja już tego nie będę widział. Ale teraz chcę zachęcić was, ciebie i mnie. Bóg Wszechmogący, Bóg, który jest godzien chwały i uwielbienia, Bóg, który jest jedyny i najwyższy. My dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy, że dokładnie się wypełniło i to żaden szczegół się nie ominął. Popatrzcie, jak dokładne jest Słowo Boże, jak Bóg jest dokładny i precyzyjny. I to, że On najpierw wypowiada Słowo, a potem ludziom daje Go zrozumieć i daje Go poznać, że dzieli się z nami. Ten Wszechmogący Bóg, który przecież mógłby w niebie mieć się dobrze i powiedzieć sobie, a czekajcie, co będzie następnego, On objawia i to młodemu chłopakowi, słuchajcie, na pragnienie króla. Objawia mu prawdy, które dotyczą naprawdę tysięcy lat. Amen? I my dzisiaj jesteśmy świadkami. Słuchajcie, jesteśmy w XXI wieku. Tak na początek tego, co się zaczyna dopiero w Księdze Daniela, chcę powiedzieć, że jesteśmy w momencie, kiedy możemy oddać Bogu chwałę chyba 4 razy więcej albo jeszcze więcej. Dlatego, że wszystko, co Daniel powiedział, wszystko, co zostało zapowiedziane, się wykonało, wypełniło. Oprócz jeszcze kilku tylko drobiazgów. Amen? Halleluja. I on, Daniel, tłumaczy to królowi. Ja nie chcę się wgłębiać, słuchajcie, dzisiaj nie powiem nic o tym, co królestwa oznaczają, jak się rozszerzają. Ja chcę dzisiaj tylko skupić naszą uwagę na tym, jaki nasz Bóg jest wszechmogący, jaki jest potężny. Na samym końcu tej historii, kiedy już Daniel wypowiedział to wszystko, on podkreślił jeszcze raz, że dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen jest prawdziwy, a jego przekład jest pewny. I wiecie, Nebukadnezar w tym momencie padł na twarz i oddał cześć Danielowi. Bibliści i wszyscy, którzy badają te słowa, oni się zgadzają z tym, że on nie oddał chwały i hołdu Danielowi, bo wtedy w tym czasie był taki zwyczaj i nawet Aleksander Wielki, który królestwo następne, to już trzecie królestwo, kiedy zdobył Jerozolimę, kiedy kapłanowi się ukłonił, kiedy oddał mu pokłon, to jego doradcy zganili go na to, że przecież on jest, wiecie, władcą, to on powiedział, że to jest oddanie czci Bogu, a nie człowiekowi, ale ten człowiek reprezentuje Boga. I tutaj to samo się wydarzyło. On wiedział, że jest Bóg Bogów i Król Królów. Jednak Nebukadnezar, słuchajcie, z tą mentalnością babilońską i z tym swoim pogaństwem, jednak zrobił bardzo jeden wielki błąd, którego nie naprawił potem też, będziemy o tym mówić. On tutaj powiedział, jest Bogiem Bogów, jest Królem Królów. Zauważacie tutaj jeden szczegół? Izraelici, naród wybrany i my też, dzieci Boże, naród wybrany, szczepieni, my wyznajemy, że Bóg jest jedyny. Król Nebukadnezar wyznał, że jesteś Bogiem nad Bogów, czyli najwyższym Bogiem. A my wyznajemy, naród wybrany, Izrael wyznaje, że jest jeden Bóg. Nie ma innego Boga. Amen? Nebukadnezar zrobił błąd i to go też to potem dużo kosztowało. On wyznał, że jest Bogiem nad Bogów. Wiecie, on dołożył jednego Boga więcej, który jest na najwyższym miejscu. A nie tak powinno wyglądać życie. Władcy czy zwykłego człowieka? Jest jeden Bóg, jedyny Bóg. Wiecie, ja bardzo często robię to bardzo z premedytacją, kiedy prowadzę modlitwę, kiedy uwielbiamy Boga, wypowiadam te słowa, jesteś jedynym Bogiem i nie ma obok Ciebie innego. Nie ma równego Tobie, nie ma kogoś, co się może z Tobą równać. Nie ma nikogo innego, jesteś tylko Ty. Jest jedyny Bóg i nie ma innego ani na niebie, ani na ziemi. Amen? To jest bardzo ważne. Słuchajcie, te wyznania są bardzo ważne. Dlatego kiedy się modlisz, chciej oddać chwałę jako jedynemu Bogu, jako jedynemu potężnemu Bogu. Nie Bogiem, Bogu nad Bogów, bo my nie mamy innych Bogów, nie ma innych Bogów, ale jest jeden, jedyny Wszechmogący, który jest godzien chwały i czci. Amen. Który jest godzien wszelkiego uwielbienia, który jest godzien wszelkiej chwały. Halleluja. Nasz Bóg jest Bogiem Bogów, tak powiedział Nebukadnezar, a my mówimy, Bóg jest jedyny. Nie ma innego Boga. Jeszcze jedna rzecz jest, na sam koniec. Daniel został obsypany bogactwami, błogosławieństwami,
i wielkimi tytułami. I napisałem sobie trzeci raz w tym miejscu pokora. W mojej Biblii jest dużo skreśleń, nakreśleń i podkreśleń w tym momencie. Pokora. Popatrzcie, co Daniel robi. Mając okazję być na audiencji u króla i jest wywyższony przez króla, on prosi go o jedną rzecz. Znowu, wiecie, nie widzi siebie tylko, widzi swoich przyjaciół, widzi swoją społeczność, widzi naród. On cały czas patrzy oczyma Bożymi. Jego serce jest niesamowite. Jego serce jest pozbawione jakiejkolwiek pychy, jakiejkolwiek wywyższania. Jego serce jest takie, jakie chce, żeby było moje serce. Amen. Jeśli cokolwiek się dzieje dobrego, jeżeli cokolwiek Bóg robi wśród nas, chce, żeby to było nasze. Chce, żeby to było wspólne. Chce, żeby to było ku wspólnemu budowaniu, żeby to było dzieło Boże. Halleluja. Jestem tylko jednym puzzlem w tym wszystkim. Wiecie, co Daniel robi? On mówi królowi: nie chcę wszystkiego, co mi powiedziałeś. Nie powiedział tego tak bezczelnie. On powiedział tak: królu, proszę cię o jedną rzecz. Moi przyjaciele, niech będzie rozłożone. Niech będzie rozłożone równo. Niech wszyscy dostaną. I wiecie, tutaj do zdziwienia powiem, że wiele ludzi chce podważać Księgę Daniela. Mówią, że ona nie była napisana w tym, że ona była dla potrzeb jakichś tam ludzi napisana później. A tutaj jest trochę mały, niespodzianka mała, że archeolodzy odkryli w Mezopotamii, w Babilonie, odkryli, że w skryptach babilońskich jest zapisane, że Daniel jest namiestnikiem prowincji. I są tam też wymienieni jego trzej przyjaciele. To się stało historycznie i to jest w archiwach Babilonii. Dlatego wiecie, to jest Słowo Boże. My nie musimy mieć potwierdzenia archeologów. My mamy Słowo Boże, my mamy Boga, który mówi prawdę, który mówi królestwa do przodu i to się dzieje. Dlatego my możemy uwielbiać Boga, który jest wszechpotężny, wszechwieczny. Amen? Halleluja. I mam takie trzy... Co sprawiło zwycięstwo w życiu Daniela w tym momencie, na ten drugi rozdział, kiedy popatrzymy na Daniela, na życie Daniela, co sprawiło zwycięstwo? Po pierwsze, to posłuszeństwo Bogu w małym. Tutaj chciałbym takie stwierdzenie, bardzo ładne stwierdzenie gdzieś tam znalazłem. Chcę wam go przeczytać. Daniel, wiecie, w małych rzeczach był wierny Bogu i nie odpuścił nawet w jedzeniu. Nie odpuścił nawet w tym, co byśmy mogli machnąć ręką, powiedzieć, a to taka mało znacząca rzecz. Przecież mógł sobie zyskać przez to przychylność albo tam, wiecie, taka nieznacząca. Zgadza się? Ale on już w tym był wierny, był w takich małych rzeczach wierny. Znalazł sposób, żeby mógł obejść jakieś okrucieństwo, jakiś grzech taki, powiedzmy. Jego rodzice o tym by nie dowiedzieli się nigdy w życiu. I napisałem sobie takie zdanie, posłuchajcie go. Ludzie popadają w ciężkie grzechy, ponieważ wcześniej nauczyli się tolerować pomniejsze. Jeszcze raz. Ludzie popadają w ciężkie grzechy, ponieważ wcześniej nauczyli się tolerować pomniejsze. Jeśli w małych rzeczach, tak jak Daniel, jeśli w małych rzeczach pozwalamy, żeby nam nasze życie jakoś, powiedzmy, uciekało, jakieś małe nieposłuszeństwo, mała rzecz, machnąć ręką, to i do wielkich rzeczy szybko będzie potem gorzej. Zgadza się? Życie Daniela mi właśnie o tym pokazuje, że on od samego początku, od pierwszego momentu chciał być posłuszny Bogu. Bóg dał mu do tego łaskę, przychylność. Drugi taki punkt mam, wspólna modlitwa, to co wam mówiłem. Modlitwa, modlitwa i modlitwa. Kontakt z Bogiem, społeczność z Bogiem, to jest niesamowite, to jest zwycięstwo Daniela. Nie byłoby zwycięstwa i może byśmy nie czytali już Księgi Daniela, gdyby nie Daniel i jego trzej przyjaciele, którzy się modlili. I trzeci punkt mam, oddanie chwały Bogu jako jedynemu. Jako jedynemu. Jako jedynemu Bogu. Słuchajcie, niesamowicie ważne jest oddanie chwały Bogu. Bóg pozwala nam rządzić, pozwala nam być tutaj na ziemi, pozwala nam się tutaj cieszyć życiem, ale Jemu się należy wszelka chwała. Jako jedynemu. Jako jedynemu. Amen.